Dobry wieczór. Cześć wszystkim. Iwono, czy dobrze mnie słyszysz? Tak, słyszę wszystko, tak. Mnie też dobrze słychać? Ja Ciebie słyszę fantastycznie. Myślę, że też osoby, które będą dołączać na nasze dzisiejsze spotkanie też. Dobry wieczór, kochani. Dzień dobry. Ja się nazywam Karolina Wierzmińska, jestem redaktorką naczelną serwisu hellozdrowie.pl oraz serwisu hellomama.pl i dzisiaj mam absolutnie fantastyczną, cudowną okazję do porozmawiania z wyjątkową gościnią. Otóż nasze zaproszenie na rozmowę pierwszą w historii serwisu hellomama.pl przyjęła Iwona Kibil, dietetyczka specjalizująca się w diecie roślinnej. Dobry wieczór, Iwona, dzień dobry. Dobry wieczór, cześć wszystkim. Dobry wieczór, cześć. Nasza rozmowa dzisiejsza będzie dotyczyła szalenie ważnego tematu, czyli takiej sytuacji, w której przychodzi, być może puka do drzwi twojego gabinetu rodzic albo nastolatek, którzy mówią, chcemy przejść na dietę wegetariańską, albo przychodzi nastolatek i mówi, chcę przejść na dietę wegetariańską. Albo przychodzi rodzic takiego nastolatka i mówi, moje dziecko chce być wege. Nie znam się na końca na tym, trochę się boję, wielu rzeczy nie wiem i chciałabym zrozumieć, czy to na pewno jest bezpieczne dla mojego dziecka. Więc jeszcze raz serdecznie witam Cię na naszym pokładzie Hello Mamy i bardzo dziękuję, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie na naszą rozmowę. Witam, witam. Myślę, że damy sobie troszeczkę czasu, żeby osoby, które będą dołączać, żeby miały chwilę przestrzeni i czas. Kochani, ja raz na jakiś czas będę przypominać okoliczności naszej rozmowy i okoliczności naszego spotkania. Myślę, że możemy dać jeszcze trochę czasu fanom i użytkownikom serwisu hellomama.pl. A ja przypomnę, że gościnią dzisiejszego live'a jest Iwona Kibil, dietetyczka specjalizująca się w diecie roślinnej. Od jak dawna w ogóle jesteś na diecie roślinnej? Jak ważny to jest w ogóle temat w twoim życiu? Tak, nim przejdziemy do głównego tematu naszej rozmowy, to w sumie jestem ciekawa, jak ten temat wygląda w swoim życiu i kiedy zaczęłaś być wegetarianką czy weganką? Powiem Ci, że szczerze nie pamiętam. Myślę, że na pewno było to więcej jak 10 lat temu. Na pewno więcej jak 10 lat temu. Tak jakby przestałam trochę liczyć ten czas. Nigdy jakoś specjalnie nie podchodziłam do tego w ten sposób, że liczyłam, tak? Że to jest teraz ten rok. Tak? Tutaj są nagle 2 lata po przejściu na taką dietę. Bo też nie nazywam ją tak jakby dietą wegańską, tak? Tylko jest to dieta roślinna, więc było u mnie tak gdzieś na początku, że wracałam do jakichś produktów, powiedzmy do nabiału, tak? Że wracałam sobie co jakiś czas do jakiegoś produktu. Potem eliminowałam całkowicie. Teraz bym powiedziała, że to jest taka dieta roślinna, takie zdrowe podejście do diety. I właśnie też uczę pacjentów, żeby mieli takie zdrowe podejście do diety, żeby tak bardzo nie rozgraniczać tych diet, że to jest dieta wegańska. Jak ktoś zje jajko na 2 miesiące, to jest już wegetarianinem, tak? I tak samo właśnie z nastolatkami jest, tak przynajmniej ja widzę u siebie w gabinecie, że nastolatki jak chcą przejść na taką dietę roślinną, to bardziej nazywają tą dietę wegańską niż roślinną, tak? I tutaj głównie z tego, co widzę, to ta uwaga jest skupiona na kwestie etyczne. W mniejszej uwadze na zdrowotne, tak? Mniejsza jest tutaj uwaga na kwestie zdrowotne, bardziej te kwestie etyczne. Ja teraz mówię tak ze swojego doświadczenia tylko w gabinecie, bo gdzieś tam nie znalazłam żadnych danych, które by dały nam jakieś informacje na ten temat. A te zdrowotne kwestie gdzieś tam trzeba pokierować, tak? Pacjentów, nastolatków, żeby też zwrócili na to uwagę. Będziemy pewnie jeszcze o tym mówić, bo tam jest teraz duży dostęp też do różnych przetworzonych produktów, gdzie można faktycznie tą dietę mieć źle zbilansowaną, ale to pewnie o tym jeszcze sobie powiemy. Tak, to na pewno. W ogóle zresztą książki, które napisałaś, czyli Wegedieta roślinna w praktyce i Wegerodzina. Dokładnie. Mam akurat przed sobą, jakbym miała polecić książkę, to akurat mam przed sobą.
I to miałoby być na pewno jedno z tych pytań, które chciałabym Ci zadać, czyli właśnie w jaki sposób i skąd w sumie czerpać wiedzę dotyczącą tej diety roślinnej, bo też kiedy myślimy sobie czasem w redakcji Hello Mamy, jaką my widzimy rolę nas jako dziennikarzy i dziennikarek, to myślimy o sobie jako pewnych przewodniczkach przez gąszcz informacji, które można znaleźć w sieci, bo też jej informacji na temat diety roślinnej jest masa, ale no właśnie, chodzi o to, żeby znaleźć takich prawdziwych specjalistów, którzy faktycznie znają się na danym obszarze, a tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, dieta jest o jednym z takich najbardziej fundamentalnych wyborów naszego życia i to nie chodzi o odchudzanie, tylko o absolutnie nasze zdrowie, więc akurat no właśnie ty jesteś jedną z tych osób, która no jak mało kto w Polsce zna się tak doskonale na diecie roślinnej i komu możemy po prostu zaufać w tej dyskusji o tym, jak zdrowo funkcjonować, jak zdrowo żyć i no i przede wszystkim też jak układać taki jadłospis naszym dzieciom, więc to myślę, że też i z perspektywy twojego gabinetu i wiedzy, którą masz, to myślę, że będziesz miała na pewno wiele niesamowitych historii dla nas, również i tych dobrych, i tych może bardziej takich z pomarańczowym światem mówiącym hej, hej, jakby drodzy rodzice, zwróćcie i na to uwagę. I ja powiem od razu, że trzeba zrozumieć rodziców, że martwią się, jeżeli ich dzieci chcą przejść na dietę roślinną. Dzieci, tak? Nastolatki, ale też dzieci, bo często mam w gabinecie młodsze dzieci, które przechodzą na dietę roślinną, ale to jest bardziej związane wtedy z tym, że tak jakby odrzucają produkty pochodzenia zwierzęcego ze względu na preferencje smakowe, tak? I gdzieś tam rodzice poszukują, co można zrobić jeszcze, jak można tą dietę zbilansować, jak dziecko po prostu rzuca tym mięsem i nie chce tego mieć na talerzu i nie jest to na początku związane w ogóle z przejściem na przykład na dietę wegańską. Tak? Ja rozumiem, że rodzice się mogą obawiać, no bo mamy mało informacji na temat nastolatków i diety roślinnej. No i wiadomo, że w tym czasie, kiedy nastolatki dojrzewają, jest też większe zapotrzebowanie na składniki odżywcze, na kalorie, na żelazo, na wapń jest większe zapotrzebowanie, a też tak jakby bez znajomości tych wszystkich źródeł składników, bardzo ciężko jest podejść do tej diety w sposób pozytywny, tak? Też z drugiej strony na temat dzieci często mamy w internecie niestety artykuły z hasłami, że gdzieś tam dzieci mają niedożywienie, że gdzieś tam dziecko było zagłodzone, tak? Albo że dzieci na diecie wegańskiej na przykład mają niższą gęstość kości. Co prawda gdzieś tam jest często jakieś ziarenko prawdy w takich artykułach, ale jesteś dziennikarką, więc też sama wiesz, że taki artykuł musi po prostu gdzieś tam przyciągać ludzi i po prostu siać trochę strachu, tak, trochę zaciekawienia, ale rozumiem, że rodzice się mogą po prostu obawiać. Mało jest wiedzy na temat diety roślinnej w przypadku nastolatków, ale obecnie mamy coraz więcej w ogóle dietetyków, coraz więcej wiedzy na temat bilansowania diety roślinnej, już takiej dostępnej, darmowej, czy w internecie, albo też można wypożyczać książki, czy w bibliotece, bo też widziałam, że moja książka jest w bibliotece, w bibliotekach przynajmniej w Warszawie widziałam. Gdzieś tam przypadkiem, jak coś innego wypożyczałam, zobaczyłam. I też można takie książki pożyczać sobie, tak? Też są przez internet dostępne różnego rodzaju wykłady. Często to są darmowe wykłady. Gdzieś tam po nitce do kłębka można przejść przez tą edukację i dowiedzieć się, jak tą dietę bilansować u dziecka. Ale myślę, że najważniejsze, taką najbardziej wartościową rzeczą, którą można zrobić, to po prostu udać się do dietetyka, który... pomoże, tak? I to nie jest tak, że musi to być jakaś długoletnia współpraca, czy długoterminowa, bo czasem, ja tak widzę ze swojego doświadczenia, to wystarczy po prostu podać kilka wskazówek i dobra, widzimy się za rok, jak na przykład zmieni się gdzieś tam zapotrzebowanie, tak? I czasem właśnie mam pacjentów, gdzie tam widzę się na początku z nimi raz na kilka miesięcy, a potem już jestem raz na rok, czasem raz na dwa lata, jak się zmienia zapotrzebowanie, bo pacjenci często jak już tam gdzieś przychodzą z tymi swoimi dzienniczkami żywieniowymi, to tak naprawdę ja już nie mam po takiej długoletniej, długomiesięcznej współpracy, ja już nie mam co tam poprawiać, tak? Więc tylko wtedy upominam na przykład, jakie badania zrobić, czy jak tam suplementację opcjonalnie zmienić.
W sumie to najlepsza sytuacja, kiedy mówisz, że nie masz już tak naprawdę nic do powiedzenia swoim pacjentom i swoim klientom, bo są dobrze wyedukowani, to oznacza, że potrafią się w odpowiedni sposób ustawić dzięki wiedzy, którą przekazujesz, potrafią zdrowo i fajnie funkcjonować. Tak, przepraszam, że ci przerwałam. Chciałam powiedzieć tylko, że to nie jest aż tak proste. Na początku czasem jest to trudne, bo wszystko zależy od tego, jakie są zwyczaje żywieniowe w domu i jakie są zwyczaje żywieniowe nastolatka. Bo musimy też pamiętać o tym, że nawet jeżeli zwyczaje żywieniowe w domu są bardzo dobre, to nie znaczy, że nastolatek je przyjmie, bo może się okazać, że z czasem to dziecko zacznie jeść więcej produktów przetworzonych, częściej będzie podejmować gdzieś tam... tak jakby łapać trochę tych zwyczajów żywieniowych od rówieśników, którzy mogą niezbyt zdrowo jeść, tak? Więc te zwyczaje żywieniowe swoją drogą, te domowe, żeby też rodzice się tym nie obwiniali oczywiście, że gdzieś tam jak dziecko było małe, no to jadło bardzo dużo warzyw, wszystkiego, a potem coś się nagle zmieniło. A tutaj jest też kwestia tego, że po prostu dziecko tak jakby... Dziecko, nastolatek, tak, że może po prostu zmieniać te swoje zwyczaje żywieniowe i to, co my możemy robić, to delikatnie edukować, tak, wspierać i za wiele tak jakby na siłę nie zrobimy. Myślę, że już mamy już godzinę 20:11, tak widzę, że tutaj dołączają do nas nowe osoby, więc witam serdecznie i widzę tutaj Alicję Lipińską i Magdę Bury i Aniulę Jabłońską, więc witam Was bardzo serdecznie i drogie użytkowniczki Hello Mamy. Zapraszam Was też bardzo serdecznie do zadawania pytań poprzez Instagram. Będziemy się starały na bieżąco z Iwoną dyskutować na tematy, które są dla Was ważne. Przypomnę tylko, że gościnią serwisu hellomama.pl jest Iwona Kibil, dietetyczka specjalizująca się w diecie roślinnej, autorka książek Wega Dieta Roślinna w Praktyce i Wega Rodzina, a opiekunem i patronem naszego dzisiejszego spotkania jest marka Naturel. Serdecznie Was wszystkich zapraszam w takim razie na naszą rozmowę i gorąco, gorąco zachęcam do zadawania pytań na czacie. I jeszcze raz, Iwono, dziękuję Ci serdecznie, że zgodziłaś się przyjąć nasze zaproszenie. To może zacznijmy w takim razie od takiego generalnego rzutu na to, jak się zmieniały, czy zmieniają się, a wiesz, to na pewno najlepiej, upodobania żywieniowe i dietetyczne Polaków. Wydaje się, że dieta roślinna staje się coraz bardziej w Polsce popularna. Niegdyś wydaje się, że wzbudzała więcej kontrowersji niż teraz, ale być może gdzieś tam w nas pozostał jakiś opór przed tą dietą. Czy Twoim zdaniem taki opór jest? Czy jest słuszny? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Przede wszystkim bardzo mnie to cieszy, że coraz więcej młodych Polaków deklaruje, że rezygnuje z jedzenia mięsa. Też wiemy, że tam około nawet 60% młodych Polaków deklaruje, że ogranicza jedzenie mięsa, tak? Natomiast też musimy pamiętać o tym, że te deklaracje też nie muszą oznaczać tego, że faktycznie te produkty nie są w diecie, bo też ogólnie jak ktoś deklaruje, to nie znaczy, że musi wprowadzać sobie coś takiego, po prostu można powiedzieć, tak, że to robimy. Zwyczaje żywieniowe, wciąż za mało warzyw, wciąż za mało owoców, za mało nasion strączkowych, wciąż jest to tam 60-70 kg mięsa na rok, tak, na osobę. Wciąż jest bardzo dużo do zrobienia. Też rośnie otyłość wśród nastolatków cały czas. Nastolatki mają za mało owoców ogólnie w diecie, za mało produktów pełnoziarnistych. Także tych zwyczajów żywieniowych, no powiedzmy, że te zwyczaje żywieniowe, dużo jest do zrobienia z tym, więc ta dieta roślinna, ja uważam, że powinna być wśród dzieci i wśród nastolatków wręcz promowana, no bo to są osoby, które gdzieś tam w przyszłości będą z jednej strony miały bardzo duży wpływ na klimat, na zmiany klimatyczne, z drugiej strony, jeżeli nie zmienią teraz swojego sposobu odżywiania, no to będą mieć wyższe ryzyko chorób metabolicznych w przyszłości, też otyłości, chorób układu krążenia, cukrzycy,
tak, więc to wszystko się przekłada, ta nadwaga i otyłość się wszystko przekłada. Więc osoby na diecie roślinnej, osoby dorosłe, wiemy, że jedzą więcej takich produktów pełnoziarnistych, więcej strączków, przede wszystkim więcej warzyw, owoców, ale też z tych badań wśród dzieci wiemy, że te jadłospisy są bardziej urozmaicone. Też my nie mamy takich badań, przynajmniej ja nie znam takiego większego badania z nastolatkami, które by było bardziej aktualne, bo gdzieś tam są z Anglii na przykład badania sprzed iluś tam lat na małych grupach, że nastolatki na diecie wegetariańskiej są szczuplejsze i wyższe w porównaniu do rówieśników i mają bardziej te jadłospisy, powiedzmy, urozmaicone pod kątem pełnoziarnistych produktów i takich nieprzetworzonych produktów. Natomiast teraz obecnie też jest prowadzone badanie w Niemczech. W 2001 roku tam gdzieś widziałam już pierwsze, no, nie pierwsze wyniki, tak, ale takie wyniki, gdzie wśród nastolatków sprawdzano, jak nastolatki na diecie wegańskiej i wegetariańskiej jedzą, tak, jakie produkty wybierają, co mają na talerzu, ale też parametry ich sprawdzono. Okazało się, że nie różnią się pod kątem masy ciała, pod kątem wzrostu w porównaniu do rówieśników jedzących mięso, ale jedzą więcej właśnie warzyw, owoców, mniej cukrów takich prostych, tak, słodyczy, a jedzą więcej węglowodanów ze zbóż, produktów pełnoziarnistych. Dodatkowo mają lepszy profil kwasów tłuszczowych i w organizmie, niż poziom cholesterolu. Więcej tłuszczów jedzą nienasyconych, takich korzystniejszych dla zdrowia, mniej nasyconych, ale mają jednocześnie niższe spożycie na przykład wapnia w porównaniu do rówieśników. Czyli w sumie ta dieta roślinna może być takim bardzo dobrym punktem wyjścia do tego, żeby zacząć w ogóle przyglądać się temu, jak budować zdrowy jadłospis. I w sumie trochę jakby kiedy punktem wyjścia jest to, że w Polsce nie mamy za dobrych nawyków jedzeniowych, to ta dieta roślinna jest w sumie takim dobrym punktem wyjścia w ogóle do jakichś szerszych zmian i w ogóle przyjrzenia się temu, co tak naprawdę jemy codziennie. Nie wiem, to znaczy nie dosłyszałam dokładnie pytania. Czy mogłabyś powtórzyć? Coś mi... Tak, myślę sobie, że dieta roślinna jest dobrym punktem wyjścia do tego, żeby w ogóle zastanowić się nad tym, co jemy i co ląduje na naszych talerzach i na talerzach naszych dzieci, biorąc pod uwagę, że te zwyczaje żywieniowe Polaków może jeszcze nie są do końca dobre. Tak, i czasem tak jest, że tak jak widzę to też u siebie w gabinecie, ale też wśród osób, które no mało takich produktów roślinnych jedzą, tak, że wydaje się, że no nie ma co jeść na tej diecie roślinnej, że gdzieś tam trzeba suplementować żelazo, no bo tego na pewno jest za mało, a białko w ogóle skąd wziąć? Przecież nie ma białka na tej diecie roślinnej. Ale potem jak wprowadzamy sobie więcej takich produktów, zmieniamy chociażby po trochu, tak, niektóre posiłki w tygodniu, potem sobie wprowadzamy coraz więcej takich posiłków, ograniczamy bardziej produkty odzwierzęce, to widzimy dopiero, jak bardzo ten jadłospis zaczyna być urozmaicony, my się czujemy lepiej. To jeszcze w zależności od tego oczywiście, jak jest ta dieta zbilansowana, bo też można się gorzej czuć na diecie wegańskiej, tak? Natomiast powiedzmy, że ktoś że dba o to, jak sobie tą dietę poukładać na talerzu, jak sobie te produkty poukładać na talerzu, tak? Więc widzimy, że nagle mamy więcej jedzenia niż było wcześniej, że gdzieś tam się pojawiają nowe rzeczy, że gdzieś tam odkrywamy też nowe jakieś miejscówki w restauracjach, nowe dania w karcie, no bo tego też jest coraz więcej, także na pewno te zwyczaje się będą zmieniać, jak będzie ten trend rósł też w kierunku produktów roślinnych. No tak właśnie wydaje się, że ta dieta roślinna też staje się coraz częstszym tematem rozmów też i nastolatków. I tak myślę sobie... Tak, też myślę sobie, że wielu rodziców zastanawia się, jak być takim mądrym rodzicem wege nastolatka, bo pewnie dla mięsożernych rodziców ta zmiana musi być całkiem duża. Więc jak twoim zdaniem być takim mądrym rodzicem wege nastolatka? Ta zmiana dla rodziców, którzy jedzą na co dzień mięso, jest bardzo duża i naprawdę nie chcę tak powiedzieć, że tak wszyscy rodzice mają, tak? Ale czasem się zdarza, że ktoś może pomyśleć, no dziecko, wydziwiasz, przestań, jedz tutaj, masz jedzenie, masz tutaj kotleta, mama zrobiła, masz to zjeść.
ale tak naprawdę my musimy zrozumieć nastolatka i to jest w każdym, w zasadzie to jest w każdym takim aspekcie, nie tylko w przypadku diety, tak? Ja wiem, że z nastolatkami jest czasem trudno rozmawiać, ale my musimy zrozumieć, o co chodzi, dlaczego. Czyli jak na przykład ktoś chce przejść na dietę roślinną, nastolatek chce przejść, to dobrze jest porozmawiać, nie krytykować, nie starać się przekonywać na siłę, że to jest jakieś wydziwianie, tylko po prostu porozmawiać, zapytać się dlaczego, skąd taki pomysł, jak mogę ci pomóc, czego potrzebujesz, tak? Czy zaczniesz samodzielnie przygotowywać posiłki, bo to też jest ważne. Czasem się zdarza w gabinecie, że ja tłumaczę też nastolatkowi, że po prostu musi też więcej produktów tak jakby zwracać uwagę na większą ilość produktów na talerzu, ale też musi więcej gotować, no bo mama nie będzie gotować aż tylu nowych potraw, albo nie będzie mama ciągle gdzieś tam przeszukiwać nowych przepisów w książkach kulinarnych, że sam musi tutaj wyjść z inwencją, tak? No i często tak się zdarza, tam po trochu, najczęściej się tak zdarza, tak? Po trochu nastolatki zaczynają gdzieś tam wprowadzać sobie nowe przepisy, zaczynają eksperymentować kulinarnie, ale zdarzają się też pacjenci, nastolatki, którzy przychodzą już z takimi przepisami, że tam trochę jest do zmiany ze zbilansowaniem składników odżywczych, tak? Ale z takimi przepisami, że zastanawiam się, ile czasu, ile godzin w kuchni ten nastolatek na przykład spędza, a potem się okazuje, że z diety roślinnej też przeszło to na przykład takie zainteresowania w kierunku kulinariów, że ktoś odkrył, że bardzo lubi gotować. Myślę, że dla wielu mam gdzieś jakiś taki lęk przed tym, że będę miała wege nastolatka w domu, to ten lęk wynika po prostu z dodatkowej większej pracy w kuchni, gdzie po prostu też jest nam ciężko w ogóle funkcjonować w takiej codzienności, opiekować się rodziną, codziennie gotować i tylko jeszcze ten nastolatek, który chce być wege, no tak. Myślę, że dla wielu mam to może być problematyczne, nie? Pewnie też to widzisz u siebie w gabinecie. Co wtedy mówisz takiemu nastolatkowi? Jakby też, jak rozumiem, bądź bardziej odpowiedzialny. Chcesz przejść na wege, chcesz przejść na dietę roślinną, to musisz być bardziej odpowiedzialny. To ja widzę, tak myślę, że co najczęściej widzę, jak przychodzą do mnie nastolatki z rodzicami, zazwyczaj z jednym rodzicem, czasem się zdarza, że z dwójką rodziców, to na początku jest tak, że staramy się przekonać, co zmienić na talerzu, żeby więcej zaczął ten nastolatek, nastolatka najczęściej gotować, ale gdzieś tam już w kolejnych konsultacjach, podczas kolejnych konsultacji, ja widzę, że rodzice też już jedzą mniej mięsa i że gotują razem, albo jest tak, że rodzice już gdzieś tam zaczynają jeść też po trochu te rzeczy, które nastolatek gotuje, gdzieś tam się zaczynają wymieniać, ale oczywiście zdarzają się przypadki, że, bo to też zależy, tak jak mówiłam, że trzeba zrozumieć, dlaczego dziecko chce przejść na tą dietę roślinną, nastolatek chce przejść na tą dietę roślinną, bo jeżeli na przykład są to tylko kwestie etyczne, tak, związane na przykład z ochroną zwierząt, to trochę trudniej czasem jest wytłumaczyć, że musimy zwracać też uwagę na to, co ty masz na talerzu, że musisz mieć na przykład zielone warzywa, pełnoziarniste produkty, że dieta nie może być złożona z chipsów, na przykład frytek, bo to są produkty wegańskie i czytamy wtedy skład, czy te chipsy nie mają dodatku czegoś tam. I tutaj więcej jest pracy wtedy, więc o wiele jest łatwiej, jak nastolatek tak jakby bardziej dba o to, żeby ta dieta też jemu służyła zdrowotnie, ale to tutaj jest po prostu kwestia edukacji. Czasem się zdarza, że gdzieś tam jest ten moment, że widzimy, że wyniki badań są gorsze i na przykład rodzice przychodzą z nastolatkiem, który już przeszedł jakiś tam czas temu na dietę wegańską, ale ma powiedzmy tam niski poziom żelaza, niski poziom B12, tak? Bo niektórych składników my nie zobaczymy w morfologii, czyli jak jest niski poziom, znaczy jak jest mało wapnia w diecie, to my tego nie zobaczymy w morfologii, tak? Natomiast takie składniki, które możemy zobaczyć, to może być właśnie to żelazo, czy witamina B12, cynk i tak dalej, no to wtedy dopiero tłumaczymy i wtedy gdzieś tam ta zmiana jest, jak widać, że no, wyniki badań są średnie i po prostu trzeba coś zmienić, no bo inaczej no, trzeba będzie wprowadzić mięso. Tak, bo nie da się tutaj inaczej tej diety zbilansować. No właśnie, myślę, że wiele osób, które teraz słucha naszej rozmowy, może zadawać sobie pytanie o to, czy dieta roślinna może być zdrowa dla takiego młodego, rozwijającego się jak torpeda
organizmu. Ale nim sobie odpowiemy na to pytanie, to ja przypomnę tylko, że tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest Moje dziecko chce być wege i spotykamy się dzisiaj z Iwoną Kibil, dietetyczką specjalizującą się w diecie roślinnej, autorce książek Wege dieta roślinna w praktyce i Wege rodzina, a sponsorem i przyjacielem naszej dzisiejszej rozmowy jest marka Naturel. I Iwona właśnie zaprezentowała jedną ze swoich publikacji, Nale, które i dole, której będziemy was wszystkich gorąco zachęcać, bo tak jak powiedziałyśmy, warto korzystać z wiedzy specjalistów, takich jak Iwona, i warto też edukować się w zakresie naszych wyborów żywieniowych, bo de facto tym, co jesz, tym się też możesz stać, lub tym, co jesz, to też jest trochę o twoim życiu. Więc jeszcze raz, Iwono, bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do naszej rozmowy, a ja zapraszam wszystkich serdecznie do zadawania pytań na naszym czacie instagramowym. Tutaj sobie będziemy śledzić nowe osoby, które dołączają do rozmowy. A jeżeli z jakiegoś powodu krępujecie się zadać pytanie na naszym czacie, to gorąco zachęcam do wchodzenia na stronę wegecentrum.pl lub na profil na Instagramie Iwony lub za pośrednictwem hellomama.pl. Iwono, proszę w takim razie, jeżeli mogłabyś nam trochę więcej powiedzieć o tym, czy naprawdę dieta roślinna może być zdrowa dla takiego młodego, rozwijającego się nastolatka? Tak, to znaczy tak i nie, tak? Może zacznijmy od tego. Wszystko zależy od tego, jak dieta będzie zbilansowana, a też jakie będą problemy, czy zdrowotne, czy... Bo dużo różnych problemów, wiadomo, że każdy gdzieś tam jakiś problem może mieć, co może się przekładać na dietę, tak? Może być ta dieta, powiem tak, może być ta dieta zdrowa, jeżeli będzie dobrze zbilansowana, jeżeli będzie oparta na produktach, które pewnie tam jeszcze za chwilkę wspomnimy i nie ma tutaj powodu do obaw, tak? Natomiast jeżeli ta dieta będzie gorzej zbilansowana, będzie brakować na przykład wapnia, witaminy B12, żelaza, o to wiadomo, że ta dieta może prowadzić do niedoborów, ale też chcę powiedzieć, że każda dieta, w której będzie brakować różnych składników, będzie prowadzić do niedoborów, więc tutaj nie chodzi tylko o dietę roślinną, tylko każda dieta w zasadzie może być niedoborowa. I z nastolatkami jest tak, że tak jak już wcześniej mówiłam, że gdzieś tam wzrasta ilość tego jedzenia przetworzonego u nastolatków, napojów słodkich, jedzenia cukrów, słodyczy, tak? Bo tak jak już mówiłam, że też otyłość wzrasta u nastolatków, więc tak samo jak nastolatki na diecie tradycyjnej będą jeść takie produkty, też musimy się przygotować na to, że nastolatki na diecie roślinnej, jak mamy nastolatka, który przejdzie na dietę roślinną, też może chcieć jeść takie produkty. I tutaj jest kwestia zbilansowania tego, że gdzieś tam jest w diecie miejsce na te produkty, ale nie mogą one być bazą naszej diety, tak? Więc tutaj to też jest ważne, żeby o tym rozmawiać z nastolatkiem. A dieta roślinna może być w zasadzie stosowana przez każdą osobę, przy której da się tą dietę zbilansować, tak? Więc ona może być wtedy bezpieczna i dobrze zbilansowana, czyli na przykład u niemowląt, kobiet w ciąży, kobiet karmiących, no i u nastolatków. U nastolatków wyższe jest zapotrzebowanie na kalorie, jak nastolatki się rozwijają, tak potrzebują więcej energii, szczególnie jak jest wyższa aktywność fizyczna, więc wtedy już trzeba troszeczkę się nagimnastykować czasem z posiłkami, ale to już są bardziej indywidualne sprawy w zależności od właśnie aktywności fizycznej. No właśnie, bo wspomniałaś już kilkukrotnie o tym, że każda w sumie dieta, jeżeli nie jest dobrze zbilansowana, będzie dietą niedoborową. Czy twoim zdaniem w przypadku diety roślinnej konieczna jest suplementacja, a jeżeli tak, to na co szczególnie należy zwrócić uwagę? Suplementacja jest konieczna w zasadzie w wielu przypadkach, tak? To też nie tylko w przypadku diety roślinnej, ale ogólnie, tak jak my, nawet nie będąc na diecie roślinnej, musimy w czasie zimy, jesieni suplementować witaminę D, tak? Bo nie produkujemy jej w tym czasie pod skórą przy udziale promieni słonecznych, a na diecie roślinnej musimy suplementować składniki, których nie mamy z diety. I jeżeli w tej diecie nie ma na przykład ryb, to musimy włączać kwasy omega-3 pod postacią suplementów. To też kwestia wyboru kwasów omega-3 jest ważna, bo są różne na rynku
I bardzo ważne jest, żeby dobre wybrać, bo mamy takie rodzaje kwasów, które są normalnie w diecie, których nie musimy suplementować, bo mamy je na przykład w siemieniu, nasionach chia, orzechach włoskich, oleju rzepakowym czy oleju lnianym i po prostu je sobie zjadamy. Ale też są te rodzaje kwasów, które są tylko właśnie w rybach i w takich produktach, w owocach morza, no i musimy po prostu je suplementować. I ja myślę, że nie będę może jakoś bardzo rozwijać tego tematu, chyba że się mnie o to później zapytasz, bo to by gdzieś tam zboczyło z tej odpowiedzi, gdzieś tam z trasy, tak? Że na blogu na przykład jest więcej na temat tych kwasów omega-3. Inny składnik, który trzeba suplementować, to jest witamina B12. Witamina B12 jest głównym jej źródłem są produkty takie jak mięso, na przykład czerwone, też jajka i nabiał są źródłem witaminy B12. Nie ma aktywnej formy witaminy B12 w produktach roślinnych, to znaczy gdzieś tam jest na przykład niewielka ilość chloreli, ale ja bym nie bazowała w ogóle na tym źródle. I witaminę tę trzeba suplementować. Suplementację jest najlepiej dobrać pod kątem wyników badań albo pod kątem po prostu też spożycia różnych produktów z diety. Mhm. Bo jeżeli ktoś spożywa każdego dnia na przykład jajka i nabiał, to być może potrzebuje suplementacji raz na 3 dni w mniejszej ilości, tak? Natomiast jak ktoś nie spożywa tych produktów na co dzień, to potrzebuje suplementować. Ale też tutaj chcę zwrócić uwagę na to, że w diecie roślinnej, jeżeli są nawet ryby, no bo wiadomo, że ta dieta też może się składać z tego, że gdzieś tam od czasu do czasu ryby się znajdą, tak? Że to nie jest taka typowa dieta wegańska, że gdzieś tam może coś jeszcze się pojawić, jak bierzemy pod uwagę taką dietę powiedzmy w 90% roślinnej, tak? I czasem się zdarza, że są pacjenci, którzy tylko ryby na przykład zostawiają, a nie jedzą nabiału, nie jedzą jajek. I tu dużym błędem jest niesuplementowanie witaminy B12, bo też ją trzeba suplementować. Nawet jak ktoś by raz na przykład na tydzień jadł mięso, być może ma niższy poziom witaminy B12, tak? Więc to jest ważne. Dobrze jest sobie zbadać raz na rok. To są takie 3 składniki, które trzeba suplementować, ale wszystko też zależy od diety, dlatego że jest możliwość mieć niższe spożycie na przykład jodu w diecie. Co prawda źródłem jodu mogą być wodorosty, może być sól jodowana, mogą być też niektóre warzywa, owoce, takie dostępne w Polsce z różnych źródeł, tak? Natomiast to są mniejsze źródła jodu, te właśnie warzywa, owoce. Wodorosty nie wiemy do końca, jakie tam są zawartości jodu. Natomiast sól jodowana, ona jest jodowana obligatoryjnie. Także jak używamy soli jodowanej, no to gdzieś tam mamy trochę tego jodu. I jeżeli ktoś używa w domu soli jodowanej, to prawdopodobnie wystarczy mu jodu na dzień. Natomiast jak nie używa, no to też tutaj suplement z jodem by się przydał, tak? Bo gdzieś tam mamy ograniczone źródło jodu w diecie. Powiedziałabym, że to nie tyczy się tylko osób na diecie roślinnej, ale też na przykład osób, które nie jedzą nabiału i nie jedzą soli jodowanej, a jedzą sól himalajską. No bo gdzieś tam dobrym... Tak, bo sól himalajska nie będzie miała jodu, jeżeli nie będzie wzbogacona, a nabiał będzie miał trochę jodu, ale też tutaj może to się różnić w zależności od tego, jaka jest pora roku, gdzie te krowy się pasły, czym były te ich wymiona, nie będę wchodzić w szczegóły, tak? To jest zbyt skomplikowane. I selen jeszcze jest składnikiem, który opcjonalnie można by suplementować. Ja bym powiedziała, że ostrożnie podchodzimy do selenu w niewielkiej dawce na dzień, powiedzmy, że tam 50% do 100% RDA tego dziennego zapotrzebowania, żeby nie więcej, albo raz na kilka dni. Jeżeli podejrzewamy, że mamy niedobór selenu, można zbadać oczywiście stężenie selenu w organizmie i dobrać suplementację. Nawet bym to polecała, dlatego że nadmiary selenu też są toksyczne. A selen występuje w różnych produktach roślinnych, tylko po prostu w dużo mniejszej ilości. I jeżeli na przykład ktoś nie ma produktów nieprzetworzonych, nisko przetworzonych w diecie, a ma więcej przetworzonych, to jest możliwość, że gdzieś tam tego selenu też może być mniej. Przepraszam, czyli... za tą odpowiedź. Nie, to była fantastyczna odpowiedź. To tak, żeby osoby, które słuchają naszej rozmowy, na pewno zapamiętały, czyli selen, jod, kwasy omega. B12, tak, B12, witamina D, kwasy omega-3, opcjonalnie jod i selen, tak. Okej, okay. Czyli wielka piątka. Tak, jak nie wiemy, jak nie bierzemy pod uwagę jakichś tam problemów zdrowotnych, tak, no to jest to.
Teraz tak zabrzmiało, że aż tyle trzeba suplementować, tak? Teraz tak zabrzmiało, że aż tyle trzeba suplementować, ale powiedzmy, że te trzy najważniejsze są, tak? B12, kwasy omega-3 i witamina D, czyli te, których nie da się zbilansować, bo niektóre inne rzeczy się da zbilansować, bo na przykład w przypadku jodu, no to jak ktoś soli, to wystarczy po prostu zamienić sól na jodowaną i już, tak? Sól to sól, tak samo niezdrowe. A powiedz, tak sobie myślę, że wiele osób też, które teraz nas słuchają, zastanawiają się w sumie, kiedy przyjdzie ten moment, lub kiedy przychodzi twoim zdaniem moment, że dietę roślinną należy skonsultować na przykład z lekarzem, czy właśnie z dietetykiem. To znaczy, czyli wraz z decyzją powinniśmy od razu się przejść do dietetyka czy do lekarza, najpierw powinniśmy zrobić jakieś badania, jeżeli tak, to jakie. Czyli taki pierwszy krok twoim zdaniem w stronę takiego merytorycznego wchodzenia w temat diety roślinnej, bo jak się domyślam, pewnie nie najlepiej jest przechodzić na dietę tak z dnia na dzień, tylko lepiej wpierw może się trochę poduczyć, poczytać, posłuchać, porozmawiać właśnie z lekarzem lub z dietetykiem specjalizującym się w tym obszarze i dopiero potem rozpocząć ten rozdział w życiu swoim lub swojego dziecka. Może zacznę od końca, do tego ostatniej części pytania. Przechodzenie z dnia na dzień dla niektórych osób może być dobre i może być naprawdę wystarczające, tak? Natomiast ale to zależy tutaj wszystko od naszych możliwości i zasobów, tak? Czy mamy zasoby czasowe, czy my możemy teraz czytać, czy my możemy teraz zmieniać przepisy, czy my możemy teraz nagle edukować się, co na co zamieniamy, tak? Jeżeli ktoś udaje się na konsultację do dietetyka i nagle wie już, co zrobić, to też potrzebuje czasu, żeby to przetrawić. Ja też tak z reguły mówię, żeby najczęściej tak mówię, żeby po prostu stopniowo sobie wprowadzać te różne przepisy, czy jadłospis, w zależności co ktoś tam woli. I to wszystko też zależy od tego, jak ktoś lubi mięso i dlaczego przechodzi na tę dietę, tak? Bo jeżeli na przykład ktoś przechodzi z dnia na dzień dlatego, że wie, że chce to zmienić i wie, że może to zrobić, okej. I też ważne jest, żeby mieć tą świadomość, że zawsze można wrócić do jakiegoś produktu, tak? Albo można zawsze gdzieś tam wrócić do swoich starych posiłków i stopniowo zacząć z powrotem wprowadzać. Że to nie jest tak, że my przekreślamy wszystko, jak gdzieś tam zaczniemy już je, znaczy przejdziemy sobie na dietę roślinną i nagle nam się wszystko posypie. Druga rzecz, to co przestrzegam przed tym, jeżeli ktoś je na co dzień mięso i myśli, że od następnego dnia przestanie, to tak nie działa. Mam czasem pacjentów, którzy otwieram kwestionariusz na komputerze, bo następnego dnia mamy konsultację i przeglądam kwestionariusz i tam mięso jest dosłownie w każdym posiłku. Ja się zastanawiam i raz miałam taką sytuację, że zastanawiam się, czy pacjent się nie pomylił, no bo ja nie pracuję z osobami, które, znaczy to też zależy, tak, ale nie pracuję raczej z osobami, które tak jedzą typowo mięso, no i dzwonię do pacjenta z pytaniem i pacjent mówi, tak, bo ja właśnie od jutra, od jutrzejszej konsultacji przestaję, no ale jak on ma w jadłospisie od rana do nocy mięso, to będzie bardzo trudne, żeby przestać od następnej konsultacji, tak? Więc tak to bywa, że trzeba faktycznie mierzyć siły na zamiary. Zależy od tego, co kto może, ile ma czasu na przygotowywanie, ale też druga rzecz, przepisy, smaki, tak? Więc to jest tutaj bardzo ważne, że są osoby, które będą potrzebować cały czas tego smaku mięsa i może tak być, że jak odstawią jedzenie mięsa z dnia na dzień, to zaczną jeść więcej produktów przetworzonych, które będą mięso udawać. I to nie jest dobre, tak? Bo czasem, muszę przyznać szczerze, że czasem te produkty są gorsze od mięsa, tak? Że na przykład od piersi z kurczaka, na przykład taki burger, gdzie będzie bardzo dużo tłuszczów, soli i tak dalej, może być dużo gorszy. Zależy też, jak tą pierś z kurczaka się przygotuje, tak? Więc to jest ważne, że od czasu do czasu można zjeść jakieś mięso, albo wprowadzić sobie stopniowe dni w tygodniu, albo posiłki na początku roślinne i stopniowo gdzieś tam przechodzić, żeby po prostu nie posypało się gdzieś tam, tak, z tym planem. No właśnie, super, że rozpoczęłaś ten wątek, bo on się też pojawił w naszych artykułach na hellomama.pl i wiem, że też u ciebie na stronie poruszasz, na swojej stronie poruszasz ten temat, czyli między innymi na przykład zamienniki mięsa.
bo tych zamienników jest już całkiem sporo na rynku. I czy twoim zdaniem te zamienniki mięsa są zdrowe? Jeżeli tak, to które? Lub na co zwrócić uwagę twoim zdaniem? Ja sobie tylko pozwolę przypomnieć, że widzimy się dzisiaj i rozmawiamy z Iwoną Kibil, dietetyczką specjalizującą się w diecie roślinnej, autorce książek Wege Dieta Roślinna w Praktyce i Wege Rodzina, a rozmawiamy o sytuacji, w której w rodzinie pojawia się nastolatek, który krzyczy u wejścia do kuchni: mamo, chcę być wege. I rodzi się wtedy w naszych głowach masę pytań, masę wątpliwości. I właśnie dzisiaj dzięki Marce Natural spotykamy się, żeby porozmawiać z Iwoną i rozwiać wszystkie wątpliwości w tym temacie. Więc Iwono, powiedz proszę, zamiennik mięsa, zdrowe czy nie? Znowu to zależy, tak? Bo też zależy od tego, z czego one są zrobione, ale też jak często my je jemy. Bo nic się nie stanie, jeżeli my te gorsze zamienniki mięsa zjadamy od czasu do czasu, tak? Natomiast jak to będą trochę lepsze zamienniki mięsa, powiedzmy, trochę lepsze składowo, ale też będą regularnie gdzieś tam w jadłospisie, one mogą nam mimo wszystko zawierać gdzieś tam wartości odżywcze. Jeżeli my na przykład zamienimy na co dzień, powiedzmy, jest taki kotlet tekstura sojowy ala schabowy, tak? I jak my będziemy sobie codziennie gdzieś tam zamieniać ciecierzycę, soczewicę, tofu na tego kotleta, to będzie nam uciekać na przykład wapń, magnez, żelazo, będą nam niektóre składniki uciekać, dlatego że w tym kotlecie nie będzie za dużo, chociaż on nie będzie zły, on będzie miał dużo białka, tak? Ale będzie miał mniej innych składników, więc musimy zwracać uwagę na to, żeby się te produkty znajdowały w jadłospisie okazjonalnie. Ja też jestem fanką tych produktów, znaczy fanką, no chciałam powiedzieć, że wspieram bardzo te roślinne biznesy, że oni robią tak naprawdę rzeczy z niczego, tak? Bo robią, robią po prostu czy mięsa, czy jakieś, czy produkty nabiałowe, jogurty z fasoli, czy z, nie wiem, z owsa, tak? Czy na przykład mięsa z tofu i tak dalej, boczek z tofu i tak dalej, więc to jest super. Tylko po prostu problem jest taki, że te produkty są bardzo słone i często mają więcej tłuszczów nasyconych. Często w składzie tych produktów jest olej kokosowy, co będzie tłuszczem nasyconym. I tutaj mamy właśnie dwa takie czynniki, które prowadzą do problemów zdrowotnych w nadmiarze, tak? Czyli sól, nadciśnienie tętnicze i gdzieś tam w przyszłości różne choroby, które mogą być z tym związane, czyli to może być też cukrzyca, to może być, mogą być choroby nerek, tak? Druga rzecz, tłuszcze nasycone, znowu choroby metaboliczne, tak? Większe ryzyko, jak jemy w nadmiarze, więc to jest taki problem z tymi produktami. Natomiast ja myślę, że jeżeli po prostu producenci robią tak, dodają po prostu te tłuszcze i ten sól, dlatego że ten produkt musi smakować jak mięso i musi mieć gdzieś tam trochę tej konsystencji i być tłustszy i być słony, bo taki jest, na przykład są takie prawdziwe wędliny, prawdziwe kabanosy, tak? Więc gdzieś tutaj trzeba znaleźć złoty środek i po prostu dobrze jest okazjonalnie, myślę, że je jeść po prostu. A jeszcze przepraszam, dodam, że niektóre niektóre produkty gotowe są świetne, bo dzięki nim my możemy sobie zbilansować dietę i o wiele łatwiej jest nastolatkowi na przykład dietę zbilansować z tymi produktami. Bez tofu czy bez napojów roślinnych wzbogaconych w wapń byłoby bardzo trudno, bo u nastolatków jest zapotrzebowanie na wapń już 1300 mg na dzień, gdzie w szklance napoju roślinnego jest 300 mg. A nastolatek nie zje kilku sztuk brokuła na dzień, tak, żeby sobie dostarczyć z samego brokułu, czy tam gdzieś migdałów i tak dalej, wapnia, tak, plus woda, plus jakieś tam jeszcze inne produkty. Więc dzięki temu, że my mamy tofu, mamy napoje roślinne wzbogacane w wapń, można zbilansować ładnie dietę. No właśnie tak wyobrażam sobie, że ciężko byłoby zobaczyć nastolatka w przerwie pomiędzy zajęciami w szkole jedzącego brokuły, ale już jakieś dobrze przygotowane przekąski pomiędzy zajęciami czy pomiędzy lekcjami właśnie na przerwie, już owszem. Czy mogłabyś się podzielić w takim razie z naszymi użytkowniczkami przepisami albo pomysłami na to, jak zbudować takie sensowne, fajne, mądre i smaczne przy okazji przekąski takie lunchowe dla weganastolatków? O, to nie wiem, czy mogę, bo nie przygotowuję takich rzeczy na co dzień dla nastolatków, ale
Ja myślę, że to są preferencje smakowe, tak? Ważne, żeby na naszym talerzu było białko i tutaj może to być na przykład taka przekąska ciecierzyca w przyprawach pieczona, więc to można zjeść i zarówno w jakimś bolu, czy w jakimś ogólnie posiłku lunchowym, ale także jako powiedzmy chrupki, tak? Jako przekąska do jakichś warzyw, czy z dodatkiem owoców, czy z dodatkiem na przykład jakichś krakersów razowych. Do szkoły można zabrać też wrapy. Wiadomo, że wrap będzie miał trochę mniej wartości odżywczej, ale też jest na przykład lawasz, taki placek, który będzie już miał lepszy skład. Ale tak naprawdę ważne jest to, co my wkładamy do tego wrapa. Czyli na przykład jak mamy tortillę, powiedzmy, że ma trochę gorszy skład. Opcjonalnie można zrobić w domu samodzielnie, ale nie chcę też już komplikować, żeby rodzice na przykład nie mieli za dużo roboty czy nastolatki. Ale jak my napakujemy do tej tortilli na przykład pastę z fasoli, hummusu, warzyw i sobie to zakręcimy, to ta tortilla już nie będzie taka niezdrowa, tak? Bo zależy z czym będzie zrobiona, podana. Dodatkowo makarony strączkowe, świetny produkt, który też można na zimno jeść, czyli można tutaj z warzywami, też można dodać na przykład tofu czy ciecierzycę do tego, czy jakąś inną fasolkę i zabrać do szkoły w pojemniczku. Mogą to być zupy w termosie na przykład, co tam jeszcze mogłoby być? Różnego rodzaju owsianki można zabierać ze sobą, jaglanki na przykład. W takie termosy są też, co trzymają ciepło, więc opcjonalnie też z tym można. Owoce przede wszystkim, no właśnie te napoje roślinne też można teraz kupić w mniejszym opakowaniu, więc to też jest opcja, ale też różnego rodzaju kanapki, czyli po prostu chleb, tofu może być wędzone też, może być nawet wegański majonez do tego, czy musztarda, tak, bo to nie są złe produkty. Może być jakiś hummus czy pasta, jakaś z fasoli, z soczewicy i tak dalej, z warzywami, więc dużo jest tych możliwości. Teraz mamy bardzo dużo tych przepisów roślinnych. Tam kucharze, myślę, że kucharze, wegańscy blogerzy kulinarni mają więcej pomysłów nawet. Myślę, że faktycznie no pod tym kątem, tak jak rozmawiałyśmy kiedyś wcześniej, opowiadając sobie o tym, jak wyglądało nasze nastoletnie życie, no bo mamy tyle samo lat, jesteśmy z tego samego rocznika, no to ten w sumie ten rynek jedzeniowy szalenie się zmienił na przestrzeni tych kilkunastu ostatnich lat i obecnie naprawdę jest całe spektrum możliwości tego, co dobrego można zjeść. I muffiny, i burgery, i lawasze, i napoje sojowe, no to jest naprawdę jest z czego korzystać. Tak, tak. Warto, a na pewno warto też na ten temat czytać, a okaże się, że tak naprawdę zrobienie kilkudziesięciu ciasteczek owsianych na początku tygodnia tak naprawdę pozwoli nam zabezpieczyć się na parę następnych dni, a i te ciasteczka owsiane mogą być zdrowe i dobre i przede wszystkim też smaczne. Ja nie ukrywam, ostatnio zaczęłam do wszystkich swoich ciasteczek owsianych, które akurat nałogowo jem, dodawać kurkumy jako takiej właśnie przyprawy rozgrzewającej, więc myślę, że też i nawet w takich drobnych, w takich drobiazgach jedzeniowych można też sobie tutaj wsadzać swoje własne ukochane przyprawy i urozmaicać sobie właśnie ten roślinny jadłospis. Dokładnie. Kochani użytkownicy serwisu Hello Mama, ja przypomnę, że gościnią dzisiejszego spotkania jest Iwona Kibil, która jest dietetyczką specjalizującą się w diecie roślinnej, a rozmawiamy o nastolatkach, którzy chcą zostać wege i o tym, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy chcemy być mądrym rodzicem, wspierającym rodzicem, ale też takim rodzicem, który kontroluje sytuację i wie, że dokonujemy wspólnie zdrowych wyborów. A przyjacielem i patronem naszego dzisiejszego spotkania jest Marka Naturel. Iwona, a powiedz mi jeszcze, bo myślę, że to też jest taki wątek, który się przebija w jakichś takich obawach rodziców, dzieci i nastolatków. To jest to myślenie o tym, że dieta roślinna jest dietą droższą. Czy twoim zdaniem to prawda, czy nie? Ja już nie wiem, ile razy to zależy, powiedziałam podczas tego live'u, ale tak naprawdę to zależy od tego, co my kupujemy. Bo jeżeli będziemy kupować nieprzetworzone produkty, czyli na przykład kaszę, strączki, płatki owsiane, warzywa korzeniowe i ogólnie takie warzywa lokalne, to są
tanie produkty, tak? Natomiast jak będziemy kupować więcej takich produktów wegańskich zamienników, różnych mięsa, tak, wędlin i tak dalej, to wydamy trochę więcej. Wiadomo, że też te biznesy się muszą rozrastać i oni mają na ten moment ceny wyższe, no bo jest mniejsze zapotrzebowanie na takie produkty, więc z czasem pewnie też ceny będą niższe. Pamiętam, jak, nie wiem, z 10 lat temu napój roślinny, taki sojowy, kosztował 16 zł, teraz już za 7 można kupić, za 5, tak? Więc jest to bardzo duża różnica, więc na ten moment te produkty są droższe, natomiast nie musimy też na takich produktach bazować, tak? Tofu też można kupić już tanio. Tofu można kupić za 12-16 zł, ale też można kupić takie za 3,75, tak? W niektórych sklepach, więc można kupić sobie hurtowo promocje różnego rodzaju, tak? Produkty, znaczy niemarnowanie też jest ogólnie bardzo ważne, bo marnowanie żywności jest drogie, dużo jedzenia się wyrzuca, a wraz z nimi pieniędzy, tak? Więc gdzieś tam trzeba wykorzystywać te warzywa, które kupimy, czy kasze. Dobrze jest też przeszukać szafki, zanim kupimy jakieś nowe produkty, zobaczyć, co jeszcze z tych produktów można zrobić. I ta dieta może się okazać naprawdę bardzo tania. Nie musimy kupować bardzo fancy jakichś tam kasz, produktów. Możemy kupić kaszę pęczak, czy groch żółty. Groch żółty teraz tam, nie wiem, 3 zł chyba kosztuje. I też jest jedzenie na kilka dni. Właśnie czytałam ostatnio na twojej stronie, na twoim profilu na Instagramie wpis dotyczący kasz i między innymi kaszy gryczanej, tak. Że tak, ja jestem, nie ukrywam, wielką fanką kaszy gryczanej i myślę, że daje naprawdę duże pole do popisu kulinarnych naszych możliwości, a jest po prostu też niesamowicie pożywna. Jesteś fanką kasz? Nie, niestety nie. Nie jestem fanką osobiście, wolę ziemniaki, natomiast zmuszam się do kasz, dlatego że one są właśnie pożywne, wartościowe, więc je dodaję tam, gdzie mogę je dodawać, ale co, no przyznam się, że zawsze wybieram ziemniaki, dlatego że po prostu dla mnie ziemniaki królują, natomiast kaszę wrzucam do kotletów, do placków, do różnych takich, do zupy na przykład wrzucam często kaszę. Gdzieś tam, gdzie wiem, że zjem więcej kaszy, a nie dodam ziemniaków, tak? No właśnie, myślę, że to jest trochę o tym, co sama powiedziałaś, czyli że z jednej strony nawigujemy pomiędzy tym, co jest dla nas dobre i smaczne, a tym, co wiemy, że po prostu się w tej naszej diecie powinno znaleźć, bo jak sama powiedziałaś, każda dieta wymaga od nas mądrego podejścia, niezależnie od tego, czy jest dietą roślinną, czy dietą mięsną, źle ułożona lub taka robiona dość nieświadomie, może nam po prostu zaszkodzić. I dlatego warto się edukować w zakresie tych naszych jedzeniowych wyborów. A i tutaj powiedz, proszę. Nie wiem, czy mogę dodać, bo chciałam tylko powiedzieć, że tak jak ja w przypadku kasz, to nie jest tak oczywiście, że nienawidzę kasz, tak? Tylko że zawsze wybiorę tam ziemniaki, ale tak samo w przypadku innych produktów, jeżeli ktoś nie lubi jakichś produktów, czyli powiedzmy nastolatek, tak, nie przepada za fasolą, to my możemy doskonale przygotować te dania z fasolą w taki sposób, nie chodzi mi tutaj o to, żeby oszukać nastolatka, że tam nie ma fasoli, tylko przygotować z nim albo podpowiedzieć, w jaki sposób przygotować tą fasolę, żeby ona była smaczna. Czyli można zrobić jakąś pastę nową kanapkową, której wcześniej nie było i naprawdę jakaś super wypasiona pasta. Można na przykład wrzucić fasolę do brownie, można na przykład do koktajlu wrzucić fasolę, bo jak zmiksujemy dwie łyżki fasoli na przykład w koktajlu z dodatkiem kakao, z dodatkiem banana, truskawek, to naprawdę tego nie czuć, więc fasolę można do ciastek na przykład też wrzucać, więc gdzieś w takich rzeczach można tam przemycić naprawdę sporo wartościowych produktów i jedząc cały czas te rzeczy, które lubimy, tak? Więc do ciastek lubimy ciastka. Można zrobić domowe ciastka z dodatkiem fasoli. A powiedz proszę, czy jak spotykasz w swoim gabinecie właśnie rodziców, nastolatków czy dzieci, które mówią o tym, że chciałyby zostać wege, czy widzisz, że ten wybór dziecka zmienia też przyzwyczajenia jedzeniowe całej rodziny? Tak, widzę to bardzo często. W zasadzie chyba zawsze tak jest.
Jeżeli przychodzi do mnie nastolatek z rodzicami, to zawsze gdzieś tam po kolejnej konsultacji czy po jeszcze kolejnej rodzice już przestały jeść mięso. Znaczy nie, przepraszam, nie tak, że przestają całkowicie, ale redukują, tak? Raz pamiętam, że zdarzyło się, że tata przyszedł z nastolatką i potem tata był moim pacjentem, dlatego że też przeszedł na dietę roślinną. I raz było tak, że przyszli do mnie... Chyba to było tak, że zaczęło się od rodziców albo od dziadków, nie pamiętam dokładnie od których, ale powiedzmy, że rodzice przyszli z dzieckiem, takim mniejszym dzieckiem, nie nastolatkiem, i to dziecko nie chciało jeść mięsa, odrzucało kompletnie mięso, nie ze względu bardziej na weganizm, tylko po prostu nie chciało jeść, tak? Gdzieś tam z czasem coraz więcej królowało przepisów w domu takich roślinnych. Rodzice przestawali stopniowo też jeść mięso, bo już nie chciało im się gotować tak dużo na dwa garnki, a z czasem przyszli do mnie dziadkowie tego wnuka, dlatego że rodzice któryś tam raz z rzędu na konsultacji nie mogli uczestniczyć, to jeszcze było wtedy, kiedy w gabinecie miałam konsultację. I okazało się, że dziadkowie też już przestawali jeść, ograniczali jedzenie mięsa ze względu właśnie na wnuka, który to zapoczątkował taki zwyczaj w domu. To jest naprawdę super historia. Może się okazać, że ten młody człowiek, który przychodzi, jakby też, którego decyzje życiowe warto pewnie uszanować, tylko naszym zadaniem jako rodziców jest gdzieś tam ustrzec albo wesprzeć i wspólnie przejść tę drogę, nawet jeżeli niekoniecznie się z nią na 100% zgadzamy, no ale gdzieś tam jako rodzice czy jako mamy na pewno chcemy gdzieś tam to dziecko nasze wspierać w takich najlepszych i najzdrowszych wyborach, no bo dla nas jako dla rodziców, no to zdrowie zawsze po prostu będzie najistotniejsze, zdrowie naszych dzieci. Mhm. Ja bym tylko zwróciła na jedną rzecz, przepraszam, to nie jest kompletnie temat na ten live i gdzieś tam pewnie z inną osobą, ale tylko bym zwróciła uwagę w przypadku nastolatków, jak ta dieta wygląda i jakie ma właśnie cele nastolatek, nastolatka, czy nie popada w zaburzenia odżywiania, bo dieta roślinna też jest dietą, na której łatwo jest po prostu chudnąć, tak? Więc to też taka uwaga, żeby rodzice na to zwracali uwagę, no uwaga, żeby zwracali uwagę. No myślę, że fantastycznie, że zwracasz, jakby, że pointujesz to, bo myślę, że faktycznie ten wątek zaburzeń odżywiania wśród nastolatków jest czymś, co paraliżuje wszystkich rodziców i w ogóle myśl o tym, że ta choroba czy to zaburzenie mogłoby dopaść nasze dzieci, jest szalenie trudna. No ale na pewno to jest też trochę nawiązanie do tego, co powiedziałaś na samym początku naszej rozmowy, czyli że po prostu z tym dzieckiem trzeba rozmawiać cały czas i jakby... Wszystko zależy od celów dziecka. Dokładnie, wszystko zależy od celów dziecka. Jak rozmawiamy, to możemy wychwycić właśnie. Znaczy no czasem nie możemy, tak? Zależy na ile nam się to udaje. Natomiast wszystko zależy od celów dziecka. I po prostu podczas rozmowy możemy wiele rzeczy wyłapać, ale to wtedy jest już praca nie z samym dietetykiem, tylko po prostu już wtedy z psychologiem, tak? Albo z terapeutą. Mhm. No tak jak mówisz, no to te nasze wybory i wybory naszych dzieciaków też po prostu mówią o tym, jakby też o całej naszej rodzinie, więc faktycznie jeżeli widzimy, że coś niepokojącego może się dziać, no to niezwłocznie trzeba się zwrócić po prostu o pomoc. Iwono, niestety już powoli już będziemy musiały kończyć, ale tak sobie myślę, że super byłoby jakoś tak podsumować troszeczkę tę naszą dzisiejszą rozmowę. I tak jak się zastanawiałam, czym chciałabym finiszować i w sumie jakim pytaniem, to chyba bym sobie wymarzyła takie w sumie proste, czyli parę takich najważniejszych rzeczy, które twoim zdaniem powinien usłyszeć tak prosto do serca taki rodzic mięsożerny, którego dziecko mówi: mamo, chcę być wege. To te pierwsze rzeczy, które powinna zrobić taka mama, to twoim zdaniem. Okej, to myślę, że tak jak mówiłam wcześniej, porozmawiać, starać się zrozumieć, porozmawiać, w jaki sposób można pomóc i wesprzeć, no i później już powoli działać, tak? Myślę, że na pewno nie panikować, bo to nie jest nic złego, tak? Wręcz przeciwnie, jest to bardzo dobra dieta, prozdrowotna powiedzmy, tak? Jak jest dobrze zbilansowana dla młodego, dla nastolatka, który, albo młodego dorosłego, tak? Na pewno się nie obawiać.
Super. Iwono, bardzo Ci dziękuję w takim razie za rozmowę. Dziękuję wszystkim użytkownikom, którzy dołączali do nas na bieżąco i śledzili naszą rozmowę. A wszystkie osoby, które chciałyby zadać Iwonie pytania dotyczące właśnie diety roślinnej, wegańskiej, wegetariańskiej, to oczywiście zapraszamy do kontaktu z Iwoną wegecentrum.pl lub profil na Instagramie. Oczywiście też gorąco zapraszamy do odwiedzania naszego serwisu hellomama.pl. To i ja, Iwono, serdecznie Ci dziękuję za spędzenie ze mną tej cudownej godziny w środku tygodnia i wszystkim naszym użytkownikom również dziękuję bardzo za dołączenie i mam nadzieję do zobaczenia przy okazji kolejnych live'ów. Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję wszystkim użytkownikom i zapraszam Was do śledzenia Iwony i artykułów w serwisie hellomama.pl. Dzięki serdeczne.